Dobry wieczór. Gmach Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Dziś pierwszy dzień procesu w sprawie o spowodowanie śmierci Grzegorza Przemyka, ucznia liceum imienia Frycza Modrzewskiego. Aktem oskarżenia objęto 6 osób. Kierowcę, technika karetki pogotowia i dwóch funkcjonariuszy milicji. Oskarżeni są oni o pobicie Grzegorza Przemyka, narażając go w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała. Przed sądem odpowiadają także dwaj lekarze, którym zarzuca się popełnienie błędu diagnostycznego i zaniechanie obowiązku starannego zbadania pacjenta. Matka Grzegorza Przemyka, Barbara Sadowska, zrezygnowała z występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Sąd wysłucha zeznań 77 świadków. Zeznania 140 dalszych zostaną odczytane. Opinie przedstawiać będzie 9 biegłych. Odczytany został akt oskarżenia i jego uzasadnienie. W związku z potrzebą przesłuchania świadków w obecności biegłych, sąd ogłosił przerwę w procesie do 4 czerwca. Do sprawy procesu powrócimy w dzienniku komentarzy o godzinie 22. Mieszkańcy piekar śląskich zostali zbulwersowani faktem zuchwałej kradzieży koron z obrazu Matki Boskiej Piekarskiej z Bazyliki w Piekarach Śląskich. W wyniku podjętych przez grupę operacyjno-dochodzeniową Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach czynności dochodzeniowo-śledczych ujawniono zaskakujące okoliczności. Program ten traktujemy jako apel do społeczeństwa o pomoc w rozwikłaniu tej intrygującej sprawy. To fragment reportażu, który nadamy dziś w programie pierwszym, 55 minut po 21. Od 4 czerwca zostanie obniżona cena mydeł toaletowych z Hiszpanii i Włoch. Mydła Tessa i Nadi przecenione zostają z 60 na 30 zł, a mydła Isla, Nikla i Freya z 55 na 30. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia.